Gościem ŁKS TV jest Roland Tomas, asystent trenera Łódzkiego Klubu Sportowego. Witaj, Roland. Witam wszystkich, cześć. Pierwsze pytanie ci się nasuwa. Ile razy czytałeś pieśń o Rolandzie? Wiesz co? Myślę, że pieśń o Rolandzie to jest lektura, którą zazwyczaj się czyta gdzieś w okolicach końcówka szkoły podstawowej, gimnazjum, i ja, tak jak wszyscy inni uczniowie, też w tym okresie tą książkę czytałem. I co, podobała ci się pieśń o Rolandzie? Tak, no mam taką fajną anegdotkę co do tego. Moja mama zawsze mi mówiła, że zastanawiała się nad imieniem dla mnie i pierwsze, co jej przyszło, to było Albert, ale później dosłownie kilka dni po, wcześniej jeszcze gdzieś się narodził taki pomysł, w którym ja będę się nazywał Roland właśnie po tym rycerzu Rolandzie, i tak ostatnio rozmawialiśmy z mamą i gdzieś tam żeśmy się troszeczkę z tego śmiali. Zdarza się, że jest mylone twoje imię z nazwiskiem przestawiane, no bo Tomas to też jest imię. Tak, wiesz co, często się tak zdarza, że ludzie gdzieś mylą moje imię z moim nazwiskiem, a co jest jeszcze śmieszniejsze, że na drugie imię z kolei mam Afolabi. W związku z tym czasami ludzie, jak mnie poznają, mają problem z tym, żeby zidentyfikować to, czy ja się nazywam Roland Afolabi, czy nazywam się Tomas, ale moje imię to jest Roland, a nazwisko Tomas. Gdzieś na ulicy, w sklepie ludzie biorą cię za osobę spoza Polski. Tak, tak. Często się zdarza. Mam taką jedną anegdotkę, która często się dość powtarza. Często jest tak, że idę gdzieś tam do sklepu, do restauracji, czy do innego miejsca i powiedzmy daję coś, czy ktoś się mnie o coś pyta, to zawsze jest tak, że się mnie pyta po angielsku. Czy ja wtedy mam takie, okej, dobra. I często robię tak, czasami tak prześmiewczo troszeczkę, odpowiadam im po angielsku, a później jak już finalnie na przykład w restauracji przychodzi zapłacić za coś, to mówi po polsku. I zawsze jest takie zdziwienie, więc tak, zdarzają się takie sytuacje. Dużo jest takich sytuacji, których ludzie biorą mnie, zresztą jakby nie ma się co dziwić, tak? Ja się nie wyprę swoich korzeni, ja się nie wyprę tego, jak wyglądam, i nie chcę się tego wypierać, bo to jestem ja, ale no są czasami bardzo, bardzo śmieszne sytuacje z tym związane, ale jakby to nie są takie sytuacje, które ja się czuję obrażony, czy ja się czuję jakiś gorszy. Ja znam swoją wartość, a to, że ktoś czasami może pomyśleć o tym, że nie jestem stąd, no to myślę, że jest to zrozumiałe. A takich mniej przyjemnych sytuacji było trochę, czy nie doświadczyłeś? Tak, no na pewno były takie sytuacje wcześniej, które nie były takie, jakie powinny być, nie były za przyjemne, ale myślę, że to naprawdę się zmienia, że to, co było kilka lat temu, czy jeszcze w ogóle wcześniej, tak jak rozmawiam z moim tatą, jak to było jeszcze wcześniej w Polsce, że to naprawdę się zmienia i widać, że to nasze społeczeństwo też już do pewnych rzeczy dojrzało i też już wiele rzeczy akceptuje. Kiedyś to było tak, że ja szedłem ulicą i każdy się na mnie patrzył. I to nie były zazwyczaj miłe spojrzenia, a teraz jest tak, że po prostu przechodzą obok mnie i nikt się na mnie nie patrzy. Czasami oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale generalnie wszyscy przychodzą do tego, do porządku dziennego, bo my jako kraj się rozwijamy, świadomość ludzi też już jest na innym poziomie. W związku z tym cieszę się, że tak jest, bo nie ukrywam, że takie spojrzenia nie zawsze są miłe, ale ja jestem zawsze taki, że ja, nawet jak ktoś do mnie ma jakieś, powiedzmy, różne takie sytuacje, które nie są okej. Ja mam bardzo pozytywne podejście do ludzi i nie wychodzę z założenia, że ktoś od razu chce mi zrobić krzywdę, tylko po prostu z niewiedzy, bo jak czasami odpowiem komuś po polsku, to się może naprawdę zdziwić co do tego, że ja naprawdę potrafię mówić po polsku. Jak się rozpoczęła twoja przygoda ze sportem? Czy to była od razu przygoda z piłką nożną, czy na początek z jakimiś innymi dyscyplinami próbowałeś się zmierzyć? Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się tak naprawdę w szkole podstawowej, gdzie w szkole podstawowej byłem we wszystkich możliwych reprezentacjach, począwszy od piłki nożnej, kończywszy na unihokeju czy lekkiej atletyce. I tak się ta moja przygoda rozpoczęła. Byłem bardzo takim aktywnym dzieckiem i też do tej pory mi to zostało. A piłka nożna to był sport, który gdzieś tam zacząłem uprawiać zdecydowanie później. Zacząłem w ogóle od tańca towarzyskiego poprzez koszykówkę i finalnie piłka nożna, ale to było dość późno, około wieku, myślę, że 13 lat.
podjąłem decyzję, że chcę grać w piłkę. Kto zaprowadził cię na pierwszy trening? Już wtedy byłem w takim wieku, bo to trzeba było 13 czy tam 14 lat, to ja już sam na ten trening pierwszy poszedłem. Pamiętam, był ten trening niedaleko miejsca, w którym mieszkam, także nie miałem daleko, więc sam na ten trening dotarłem. Przygotowanie taneczne przydało się, ta koordynacja ruchowa gdzieś do tej pory jest? Ja myślę, że w każdym sporcie czy to w piłce nożnej, czy to w innych sportach, ta koordynacja ruchowa jest bardzo ważna i nie ukrywam, że ta koordynacja ruchowa też mi się przydała i myślę, że do tej pory mi się przydaje w różnych sytuacjach. Jako zawodnik na jakiej pozycji grałeś najczęściej? Grałem, to może za dużo powiedziane, bo uważam, że ja nie grałem, tylko ja próbowałem grać w piłkę, bo grają to zawodnicy na wysokim poziomie, ekstraklasy czy wyższym, ale jeżeli już tak rozmawiamy, to grałem na pozycji środkowego obrońcy i ta pozycja zawsze mi się najbardziej podobała i na tej pozycji najczęściej występowałem. Kto był twoim piłkarskim wzorem? Jeżeli chodzi o moją pozycję, no to na pewno wzorowałem się na takich zawodnikach jak Carles Puyol, gdzie ten zawodnik zawsze zostawiał wiele serca, wiele walki w to, co robił. A tak ogólnie, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników, o których rozmawiamy, no to na pewno ci tacy zawodnicy najbardziej kreatywni, typu Xavi, Iniesta, oczywiście Messi. Nie mam jednej osoby, która by gdzieś tam była dla mnie najistotniejsza, jeżeli chodzi o takiego mojego najbardziej ulubionego piłkarza, tak? Co sprawiło, że przestałeś kopać piłkę, że zająłeś się szkoleniem innych grających? Sytuacja wyglądała następująco. Gdzieś w wieku mniej więcej 17 lat, gdzie zmieniłem klub z Warszawy Warszawa na Olimpię Warszawa. Tam już u świętej pamięci trenera Mariusza Blima rozpocząłem treningi jako zawodnik, po czym po kilku treningach, po kilku tygodniach przed ligą doznałem urazu stawu kolanowego. No i po tym urazie tak naprawdę pierwszym już podjąłem taką decyzję, że dalej nie będę tego kontynuował, ale też inne względy były ważne, jeżeli chodzi o podjęcie takiej decyzji. I przede wszystkim to jest to, że uważam, że w pewnym wieku, jak masz już te 17-18 lat, musisz podjąć decyzję, czy ty chcesz iść dalej w piłkę i próbować iść w tym kierunku na poziom zawodowy, czy chcesz się zająć czymś innym. I to też zawsze powtarzałem i zawsze powtarzam i będę powtarzał wszystkim zawodnikom, którzy właśnie wchodzą w ten wiek, że w pewnym momencie muszą podjąć decyzję. Muszą podjąć decyzję, czy wybierają piłkę zawodową, czy chcą się w 100% poświęcić, czy wybierają naukę, czy jakieś inne dziedziny, które są dla nich ważne. I ja podjąłem taką decyzję, że pójdę w tą część trenerską. A co sprawiło, że właśnie akurat ta część pod hasłem bycie trenerem okazała ci się najbliższa, nie powiedzmy sędziowanie albo praca menedżera? Zaczęło się to w ogóle od tego, że jak już wcześniej wspomniałem, trener, u którego byłem jako zawodnik w Olimpii, trener Mariusz Blim, poprosił mnie, żebym pomógł mu przy roczniku 2006, w którym wtedy ten rocznik prowadził. I ja przyszedłem na pierwszy trening, akurat go nie mogło być. I tak pierwszy, jeden trening, drugi, trzeci, czwarty i te treningi tak mijały. I w pewnym momencie, pamiętam, to była taka rzecz, która może zadecydowała o tym, że jestem, że zostałem trenerem w przyszłości. Musiałem zastąpić go na meczu. To był mecz, pamiętam, Olimpia Warszawa 2006, bodajże Gwardia Warszawa, gdzie w takich dość trudnych okolicznościach, gdzie ja praktycznie nie znałem zawodników, wygraliśmy ten mecz 2-1. I po tym meczu stwierdziłem, że to jest fajne, że to jest to, co chcę robić. I nie żałuję tej decyzji, bo jestem bardzo usatysfakcjonowany z tego, w którym miejscu jestem i z tego, że mogę być trenerem i pracować w takim klubie jak ŁKS. Do ŁKS-u trafiłeś ze Stoli Warszawia, a jak trafiłeś do szkoły, która pracuje, która trenuje pod patronatem Barcelony? Tak jak już wcześniej mówiłem, pracowałem w Olimpii Warszawa i pojawiła się taka propozycja przez obecnego prezesa, pana Wiesława Wilczyńskiego, do tego, żebym dołączył do Escoli Warszawie jako asystent trenera rocznika wtedy 99, trenera Marka Głębieskiego. Ja nie ukrywam, że wtedy byłem na takim etapie swojej przygody trenerskiej, że no miałem duże wątpliwości, ale osoba, która w tej mojej drodze
trenerskiej jest taka ważna, która gdzieś tą drogę rozpoczęła, czyli właśnie trener świętej pamięci już Mariusz Blim przekonał mnie do tego, żeby taką decyzję podjąć. No i też oczywiście prezes Wilczyński przekonał mnie do tego, żeby dołączyć do Akademii i też no, nie żałuję tego, że się coś w taki sposób potoczyło, mimo tego, że jak dołączałem do tej drużyny, no to miałem duże wątpliwości. Pamiętam, przyszedłem na pierwszy trening, taki nie do końca zorientowany, co się dzieje, i jeszcze trener Gołębieski, który lubił żartować, jak mnie zobaczył, to od razu zaczął do mnie mówić po angielsku i ja taki byłem troszeczkę zmieszany, nie wiedziałem za bardzo, o co mu chodzi, ale gdzieś tam pierwszy stres przeszedł i już później było naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Prowadziłeś już i młodsze grupy wiekowe, i juniorów, i nawet seniorów także. Z którą kategorią wiekową się trudniej pracuje, z którą łatwiej? Ja myślę, że tutaj nie możemy mówić o kwestii, czy coś jest trudne, czy coś jest łatwe, bo to jest inne. Inna jest praca z dziećmi, inna jest praca z juniorami młodszymi, starszymi, inna jest praca z seniorami. Ja w dotychczasowej mojej pracy trenerskiej, tak jak mówiłeś, miałem możliwość pracowania z grupami od U6 do U12 w projekcie Barca Academy. Miałem też możliwość pracowania ze starszymi rocznikami w Escoli Varsovia. I też dostałem taką szansę od klubu, od pana prezesa, żeby poprowadzić seniorów. To była drużyna, która dopiero się tworzyła. To była drużyna, z którą ja wcześniej pracowałem jako asystent trenera. I dostałem propozycję najpierw w pierwszej kolejności, żeby być asystentem trenera Andrzeja Sikorskiego. I później, po roku, gdzie udało nam się awansować z A-klasy do okręgówki, zostałem pierwszym trenerem tej drużyny. Nie było ci dziwnie dyrygować, ustawiać osoby niewiele młodsze od ciebie? Ja myślę, że tak samo jak i piłkarzom, i trenerom, no nie zagląda się w metrykę. Każdy wie, ile ja mam lat, i ja myślę, że to nie jest czynnik, który powinien być determinujący, jeżeli chodzi o ocenę mojej osoby, bo przede wszystkim powinna mnie bronić praca na boisku i to jaką mam wiedzę, to jakie mam zaangażowanie i też to jakim jestem człowiekiem. Powiem tak, no na pewno na początku musiałem się troszeczkę przestawić, jeżeli chodzi o pewne aspekty. To jest też taki moment w mojej dotychczasowej przygodzie trenerskiej, w którym ja też się zmieniłem jako trener, i to był dla mnie, nie ukrywam, trudny okres, bo różne sytuacje się działy, ale był to taki okres, w którym ja naprawdę bardzo dużo wyciągnąłem, i to był taki okres, w którym ja mogłem też poznać siebie jako trenera, który pracuje w starszej kategorii wiekowej przy seniorach. Także mówię, no nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy coś jest łatwiejsze, trudniejsze. Ja myślę, że to jest inne, ale też chciałem zaznaczyć tutaj, że trener, każdy trener powinien, uważam, że powinien mieć swoją taką specjalizację. Czy on się specjalizuje w pracy z dziećmi, która jest bardzo trudną pracą, czy on się specjalizuje w współpracy, jeżeli chodzi o grupy takie juniorskie czy młodzieżowe, czy jeżeli chodzi o aspekt, jeżeli chodzi o drużyny seniorskie. Ja nie ukrywam, że zawsze widziałem siebie i widzę siebie w tej piłce seniorskiej, no i cieszę się, że finalnie mi się udało tutaj trafić. Jak długo znasz się z trenerem stawowym? Z trenerem stawowym znam się 4 lata. Trener stawowy przyszedł do klubu bodajże w 2015 roku, końcówka 2015 roku, i od tego momentu razem współpracujemy. Współpracowaliśmy w Escoli, pan trener stawowy jako wtedy dyrektor sportowy, no i teraz tutaj w ŁKS-ie jako trenerzy w sztabie. Pamiętasz, w jakich okolicznościach się poznaliście? Tak, pamiętam. Ja wtedy byłem asystentem trenera przy drużynie seniorów. To był taki moment, w którym przedstawiono nam trenera i pamiętam, że pierwsze moje takie odczucia co do trenera były takie, no, bardzo pozytywne, takie też zastanawiające, co trener z Ekstraklasy może nam zaproponować, co trener z Ekstraklasy może wnieść do naszego klubu, i też to, w jaki sposób trener będzie do nas podchodził, bo nie ukrywam, że ja byłem troszeczkę wtedy zestresowany, no bo tutaj trener przychodzi z Ekstraklasy, my młodzi trenerzy, ale mogę powiedzieć, że ten początek naszej znajomości był taki naprawdę bardzo pozytywny, no i
co zresztą przełożyło się na to, w którym miejscu jesteśmy teraz. Czego do tej pory nauczyłeś się od trenera stawowego? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o kwestię mojej wiedzy, o kwestię tego, co teraz potrafię, to w 100% zawdzięczam to trenerowi stawowemu, który mnie ukształtował jako i nadal kształtuje jako trenera, który mi pokazał i cały swój warsztat trenerski, który też na wielu rozmowach, które prowadzimy, mówi mi o takich aspektach stricte pozasportowych, więc ja mogę powiedzieć, że jestem osobą, która oczywiście nie traci swojego takiego wewnętrznego DNA, która też ma swoją wizję piłki, która oczywiście jest zbieżna, jest taka sama, jaka wizja trenera stawowego. Niemniej jednak my też się różnimy pod pewnymi aspektami. Ja też jestem taką osobą, która ma swoje zdanie, która nie boi się tego zdania powiedzieć. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, że my nadajemy na tych samych, kolokwialnie mówiąc, falach, na pewno sprzyja naszej współpracy. 30 lat różnicy, nie ma takiej przerwy pokoleniowej, jak to się mówi, między wami? Myślę, że to bardzo dobrze świadczy o trenerze, że my się potrafimy między sobą dobrze porozumieć na aspekty stricte piłkarskie. Ja myślę, że w ogóle ta dyskusja odnośnie tego, czy ktoś ma tyle lat, czy jest taka różnica wieku, czy taka różnica wieku, ona nie ma większego znaczenia, dlatego że piłka nożna się zmienia z dnia na dzień. Do piłki nożnej trzeba się adoptować, ta piłka się rozwija i tak jak ja jako młody trener rozwijam się, adoptuję się do tej piłki z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Tak samo trener stawowy, który też wszystkie swoje rzeczy, które robił jeszcze 15-20 lat temu, no, są już w innym miejscu i są na innym poziomie i też na innym poziomie wiedzy są wszyscy trenerzy, biorąc pod uwagę dzisiejszy dzień, a to, co się działo wcześniej. Także nie ma żadnego problemu co do komunikacji. Nie ma takich aspektów, w których my nie potrafimy się ze sobą porozumieć, bo trener ma lat tyle, a ja mam lat tyle. A jakim w ogóle w tej chwili trenerem jest trener stawowy, jakbyś go scharakteryzował? Ja myślę, że to, jakim jest trenerem trener stawowy, to wszyscy będziecie mieli okazję zobaczyć. Ja chciałbym taką moją prywatną ocenę zachować dla siebie, jakim trener jest człowiekiem, jakim trener jest trenerem, myślę, że wszyscy się niedługo przekonacie i tutaj jako klub ŁKS, czyli dyrektorzy, prezesi, którzy też już poznali trenera, tak samo jak i piłkarze, którzy powiedzmy od 2 dni mieliśmy możliwość gdzieś tam w jakiś sposób, biorąc pod uwagę obecne obostrzenia, ale mieliśmy możliwość się z piłkarzami spotkać. Wczoraj odbyły się pierwsze zajęcia, więc, że tak powiem, zostawię to na razie dla siebie, moją prywatną ocenę, a wszyscy tutaj w klubie, w ŁKS-ie dowiedzą się z czasem, jak poznają trenera, jakim on jest człowiekiem. Trener stawowy podkreśla, że najchętniej ogląda mecze Manchesteru City, mecze Liverpoolu. Czy dla ciebie też osoba Pepa Guardioli i Jurgena Kloppa to są takie największe inspiracje, jeżeli chodzi o tą branżę trenerską? Tak, na pewno trener Guardiola, trener Klopp to są takie osoby, na którymi ja się wzoruję. To są takie osoby, które preferują taki futbol, szczególnie trener Guardiola, taki futbol, jaki ja wyznaję, taką wizję gry, jaką wyznajemy razem z trenerem stawowym, taką wizję gry, takie podejście do tych wszystkich aspektów stricte piłkarskich. Więc myślę, że tak, to są tacy trenerzy, głównie to jest trener Guardiola, ale też jakby nie zamykam się na to, że wszystko to, co robi Guardiola, jest najlepsze. Jest wielu świetnych trenerów na świecie, którzy też przodują w jakichś różnych aspektach, ale najbliżej jest na pewno mi do trenera Guardioli. Ile czasu zajęło ci podjęcie decyzji o tym, żeby przerwać pracę z 15-latkami w Estoli i pomóc trenerowi stawowemu tutaj w pracy z seniorami w jednym z najstarszych polskich klubów? Ile czasu zajęło mi to? No myślę, że około 5 sekund na podjęcie takiej decyzji. Od razu jak trener do mnie zadzwonił z taką propozycją, to bardzo się ucieszyłem, bo dla mnie możliwość bycia w takim klubie, z taką historią, możliwość pracy z takimi ludźmi, którzy tutaj są, z takimi piłkarzami, to jest dla mnie wielkie wyróżnienie, ogromne wyróżnienie i bardzo się cieszę, że dostałem taką możliwość i mogę tutaj powiedzieć przy wszystkich, że na pewno będę bardzo ciężko pracował i robił wszystko, żeby całe środowisko przyjęło mnie bardzo pozytywnie, ale przede wszystkim za to, jakim jestem człowiekiem i za to, w jaki sposób pracuję z drużyną, a nie pod jakimiś innymi aspektami. Jak podobają ci się
obiekty klubowe, którymi dysponuje Łódzki Klub Sportowy? Na razie na ten moment miałem możliwość zobaczenia obiektów naminiarskich, które bardzo mi się podobało. Mieliśmy możliwość trenowania wczoraj na naturalnej nawierzchni. Naprawdę boisko jest bardzo dobrze przygotowane. Tutaj przy ulicy Unii Lubelskiej też miałem możliwość tylko wizualnie zobaczyć boisko treningowe, stadion. Myślę, że obiekty, które są tutaj przy Alei Unii Lubelskiej 2 są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Też takie całe zaplecze w klubie w środku jest też naprawdę na wysokim poziomie. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o poziom twojej edukacji trenerskiej, na jakim to jest etapie? Obecnie jestem na etapie, w którym ukończyłem kurs UEFA A. Ukończyłem ten kurs w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej w zeszłym roku. Oczywiście chcę się dalej rozwijać, chcę się dalej kształcić i przed przyjściem do ŁKS-u zapisałem się na kurs UEFA A Elite Youth, ale no tutaj biorąc pod uwagę te obowiązki, które będę miał, nie wiem, czy będę w stanie na ten kurs pójść, a w przyszłości na pewno moim takim celem, i mam nadzieję, że to nie będzie odległa przyszłość, chcę aplikować na kurs trenera UEFA Pro i do tego dążę. No i też oczywiście inne, bo nie tylko te kursy organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, ale też takie inne kursy, które są, staram się na nich bardzo, bardzo często uczestniczyć i się cały czas dokształcać, bo tak jak powiedziałem wcześniej, piłka nożna z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc się rozwija, tak samo trenerzy muszą się cały czas rozwijać. Jeżeli trenerzy się nie rozwijają, jeżeli trenerzy nie oglądają, nie inspirują się, jeżeli trenerzy nie czytają, no to będą stali, a jak się stoi, to zaczyna się powoli cofać. Miałeś okazję uczestniczyć w stażach w innych klubach? Tak. Miałem możliwość uczestniczenia w stażach w klubach ekstraklasowych. Ostatnio miałem możliwość bycia w ówczesnym klubie trenera stawowego u trenera Michała Probierza. Miałem możliwość też zobaczenia tej kuchni, jak ona wygląda na niższych poziomach. Miałem możliwość odbycia stażu mojego bardzo dobrego kolegi Marka Brzeżowskiego, który prowadzi obecnie Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Mnie najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o staże. Najbardziej mnie interesuje nie to, jaki trener, nie to, jak trener, jakie ma trener ćwiczenia, nie to, na jakie aspekty zwraca, jeżeli chodzi o przygotowanie do treningu, jeżeli chodzi o temat. Najbardziej mnie osobiście interesuje rozmowa bezpośrednia z trenerem, co do relacji między nim a szatnią, co do takiej organizacji, no i oczywiście do tego, jaką ma wizję futbolu, co jest dla niego najważniejsze, jakie są takie aspekty, które są dla niego takie, którymi cały czas podąża i którymi się kieruje. Podczas pracy w Estoli zdążyłeś przesiąknąć tymi hiszpańskimi, katalońskimi wzorcami, tą filozofią? Tak, na pewno przesiąkłem tym bardzo i to jest, ja na pewno jestem tym, co się wyznaje w tej kulturze, ale też nie jestem, uważam, taką osobą, która się zamyka się na coś. Ja się na nic nie zamykam, ja się nie zamykam na to, że to, co się robi w Hiszpanii, to jest najlepsze i wszystko inne, co się robi, to jest złe. Ja uważam, że z każdej szkoły piłki nożnej, czy to jest hiszpańska, angielska, czy niemiecka, trzeba z każdej z tych szkół korzystać i czerpać to, co dla ciebie jest najlepsze i tworzyć swój styl, tworzyć swoją wizję piłki w oparciu o swoje doświadczenia i przy pomocy wszystkich szkół piłki nożnej, które są. Wiemy, że świetnie porozumiewasz się po angielsku. Jak ze znajomością innych języków obcych udało się jeszcze nabyć taką umiejętność? Tak, uczestniczę w kursie języka hiszpańskiego w piłce nożnej, więc to jest taki język, którym chciałbym się w przyszłości porozumiewać. Również dlatego też zapisałem się na taki, a nie inny kurs, który stricte będzie przygotowywał mnie do tej pracy, do użycia języka w piłce nożnej. No, ale też tak sobie ostatnio miałem taki gdzieś tam cel, który, że może do 30 roku życia uda mi się jeszcze opanować dwa języki, ale na pewno na ten moment chcę się skupić na hiszpańskim i to nie ze względu na to, że zawsze mi się ten język podobał, ale też ze względu na to, że w ŁKS-ie jest kilku piłkarzy, którzy porozumiewają się w tym języku i chciałbym też umieć się z nimi porozumiewać w ich ojczystym, języku. A jak w ogóle się czujesz jako
najmłodszy asystent trenera w całej Ekstraklasie? Szczerze powiem, że nie analizuję w ogóle tego. Gdzieś tam doszły do mnie takie słuchy, że tak się mówi, że tak się pisze. Nie analizuję tego, bo tak jak wcześniej powiedziałem, wiek tutaj uważam, że nie jest kwestią determinującą. Skoro trener stawowy mi zaufał, skoro trener stawowy, który mógł wziąć wiele innych osób, które spotkał na swojej karierze trenerskiej, wybrał akurat mnie, to znaczy, że ja jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i będę to też chciał pokazać tutaj swoją pracą przede wszystkim w klubie, bo uważam, że tylko i wyłącznie mogę się obronić dobrą i uczciwą pracą. Które z twoich obowiązków sprawiają ci najwięcej frajdy, najwięcej satysfakcji? Czy to jest analiza przeciwnika, czy to są jakieś niuanse taktyczne, jeżeli chodzi o rozplanowanie treningu, czy to jest przygotowanie motoryczne, fizyczne? Jak to wygląda? Ja jestem generalnie maniakiem taktycznym i wszystkie aspekty, które dotyczą taktyki, dotyczą strategii gry, to jest taki, powiedziałbym kolokwialnie mówiąc, mój konik i tym też będę oczywiście z trenerem stawowym się tutaj w ŁKS-ie zajmował. I oczywiście całym procesem szkoleniowym, ale takim aspektem, na którym ja się najlepiej czuję, jeżeli chodzi o wszystkie aspekty piłkarskie, to jest zdecydowanie taktyka gry, strategia gry, różnego rodzaju aspekty, które z tym są związane. Podczas swojej pracy w Escoli wielu twoich podopiecznych dostawało powołania do reprezentacji Polski. Jakie to uczucie, kiedy w tak młodym wieku twój zawodnik wybiega na mecz z orłem na piersi? Powiem szczerze, że to jest ogromna duma i to jest taka rzecz, na którą myślę, że to jest najmilsze, jedno z milszych uczuć, bo zaraz powiem, jakie jest najmilsze uczucie, jakie może spotkać trenera pracując z tą kategorią wiekową. Rzeczywiście w Escoli kilku z moich byłych już zawodników, miało możliwość czy to bycia powołanym do reprezentacji Polski zagrać mecz, czy też na konsultacje. Tutaj mogę powiedzieć Mateusz Jasiński, taki etatowy reprezentant Polski, Dawid Drachal, Filip Luberecki, naprawdę kilku bardzo, bardzo ciekawych zawodników, ale też i to jest na pewno dla mnie bardzo miłe uczucie, choć to nie jest tylko i wyłącznie moja zasługa, bo to jest zasługa wszystkich innych trenerów, którzy wcześniej z tymi zawodnikami pracowali. Ja jestem tylko i wyłącznie jakimś jednym z elementów, który pomógł im dojść do tego momentu, ale dla mnie osobiście w pracy z najmłodszymi, z tymi zawodnikami, z którymi miałem możliwość pracować, jak już rozmawiamy o takich rzeczach, to jest to, żeby ci chłopcy za kilka lat zagrali w piłkę na poziomie chociażby ekstraklasy. To jest taki cel, do którego uważam, każdy trener powinien dążyć. Nie Mistrzostwa Polski Juniorów, nie powołania na reprezentację Polski, do reprezentacji Polski kadr młodzieżowych, tylko do tego, żeby kiedyś któryś z tych chłopców miał możliwość rozegrania meczu na poziomie ekstraklasy, czy daj Boże na wyższym poziomie, i to jest to, do czego ja dążę, ale oczywiście takie rzeczy bardzo mnie cieszyły, jestem bardzo dumny z moich zawodników, którzy takie powołania dostali. Jest wielu zawodników, którzy takich powołań nie dostają, a też naprawdę w przyszłości mogą osiągnąć duży sukces. Ile czasu do tej pory, ile godzin dziennie zajmowała ci praca? Jak myślisz, ile teraz po wskoczeniu do tego poziomu ekstraklasowego będzie zajmować? Jestem taką osobą, która w 100% poświęca się swojej pracy. Pracując w Escoli, w 100% poświęcałem się pracy w Escoli. Oczywiście miałem jeszcze inne obowiązki, o których może później zapytasz. I tym się głównie zajmowałem, czyli przygotowaniem wszystkich aspektów związanych z prowadzeniem drużyny, z procesem szkoleniowym w Escoli, więc mogę powiedzieć, że dziennie to było kilka godzin, może czasami zdarzały się takie dni, gdzie to było kilkanaście godzin. I tutaj moja praca w ŁKS-ie będzie wyglądała, na pewno będzie to inna praca, będzie to praca dużo intensywniejsza, ale ja jestem taką osobą, która zawsze stara się być po prostu taka sama. Ja jestem wychowany w kulcie pracy, dla mnie praca jest najważniejsza, pokora, uczciwość, sumienność i jestem przekonany i głęboko w to wierzę i wiem o tym, że jeżeli będę musiał poświęcić 24 godziny na to, żeby pracować dla ŁKS-u, to będę poświęcał 24 godziny. Jeżeli będzie potrzeba więcej, to będę poświęcał więcej. Oczywiście wszystko musi mieć swój umiar, ale mogę zapewnić, że w 100% poświęcę się pracy dla ŁKS-u i tyle godzin, ile będę musiał pracować, tyle będę pracował. W takim razie, co pozwala ci się w tych nielicznych, wolnych chwilach zrelaksować?
odpocząć na chwilę, wyczyścić głowę od piłki? Ja myślę, że każdy powinien mieć taką odskocznię. Moją odskocznią od piłki nożnej są kwestie związane z polityką. Ja studiuję politologię i to jest taka rzecz, która gdzieś mnie fascynuje. To jest taka moja odskocznia. Wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem państwa, z tymi wszystkimi rzeczami, które dotyczą polityki, i to jest taka rzecz, która mnie interesuje, ale oczywiście mam inne pasje, muzyka, bardzo interesuję się też historią. Wspomniałeś o historii, wspomniałeś o muzyce, to trochę doprecyzujmy, jaki okres historyczny jest ci najbliższy, jaki gatunek najczęściej gdzieś płynie z głośników? No jeżeli chodzi o historię, no to najbardziej interesuje mnie okres po 1989 roku. To jest taki okres, którym ja też powiedzmy naukowo się zajmuję i najbardziej mnie interesuje. To jest taki element historii, aspekt historii tej najnowszej, która jest dla mnie, myślę, że najciekawsza. Jeżeli chodzi o muzykę, no to różne gatunki. Lubię muzykę nigeryjską, lubię muzykę afrykańską. Może kiedyś będzie możliwe, żebym ci pokazał, bo to jest naprawdę coś innego. Ale jakby nie zamykam się w jednym jakimś tam gatunku. Lubię hip-hop, lubię pop, takie zwyczajne, tak jak myślę, każdy gatunki muzyczne. Nie jestem jakimś fanem wielkim przywiązywania się do jednego gatunku muzycznego. Wywołałeś temat do tablicy, to ciągniemy dalej. Masz nigeryjskie korzenie, często odwiedzasz ojczyznę taty? Tak, miałem możliwość być w Nigerii. Jest to dla mnie ważne, żeby też wiązać się z tą kulturą, no bo tam też są moje korzenie. Ja się tego nie wyprę, ale też chcę powiedzieć i też chcę od razu to zaznaczyć, bo widziałem, że bo pojawiło się to po prostu w przestrzeni publicznej. Ja jestem Polakiem, ja się urodziłem w Polsce, w Warszawie, a mój tata jest z Nigerii. Chciałbym, żeby to, i też nie wyrzekam się tych korzeni, które mam, ale przede wszystkim ja się czuję Polakiem, ja się czuję osobą, która w tym kraju się wychowała, która w tym kraju zdobyła wykształcenie i nadal zdobywa, w którym tym kraju jest, a te moje korzenie nigeryjskie, z którymi też mocno jestem związany, są gdzieś na pewno we mnie, siedzą gdzieś głęboko, ale no mimo wszystko one są na dalszym planie, bo ta polskość, o której często się różnie mówi, myślę, że jest taką rzeczą, która jest u mnie wiodąca, ale nie ukrywam, że pod pewnymi aspektami te takie różnego rodzaju rzeczy, które są związane z inną kulturą, we mnie są i myślę, mam nadzieję, że będzie jeszcze możliwość, żebyście wy mogli to wszystko jeszcze zobaczyć. No właśnie, bo nie, o ile przeciętny Polak na wakacje leci do Maroka, do Egiptu, do Tunezji, to Nigeria mu się kojarzy głównie chyba przez pryzmat właśnie piłkarzy, którzy gdzieś pojawiają się w klubach czołowych Europy. Co byś powiedział nam o Nigerii jako osoba, która lepiej zna ten kraj? Czy poleciłbyś jako na przykład właśnie miejsce na spędzenie tam wakacji? Przede wszystkim obraz generalnie Afryki tutaj u nas w Europie jest dość może nie tyle, że zakłamany, ale czasami nie jest taki, jaki jest. Ja będąc w Nigerii zmieniłem troszeczkę swoje pojęcie i podejście do tego kraju, czy do całego kontynentu, bo gwarantuję, że naprawdę można byłoby się zdziwić, jak to tam wszystko wygląda, ale nie chciałbym tutaj mówić o mojej personalnej ocenie tego, tylko chciałbym, jeżeli oczywiście ktoś będzie miał taką możliwość, zaprosić do tego, żeby pojechać, żeby odwiedzić ten kraj, żeby poznać tą kulturę, bo my musimy wszyscy pamiętać o tym, że to jest troszeczkę inna kultura, troszeczkę inne zachowania, troszeczkę inne mentalność i podejście do pewnych rzeczy, więc najlepiej pojechać tam i przeglądać się na własnej skórze. To jakie miejsca w pierwszej kolejności trzeba w Nigerii zobaczyć? Jednym z takich ważniejszych miejsc, które trzeba zobaczyć, jak myślę, w każdym państwie, to jest stolica, żeby pojechać do Abudży, bo teraz stolicą jest Abudża, a to miejsce, które też mogę polecić do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda takie, powiedzmy, centrum gospodarczo-ekonomiczne w Nigerii. To jest miejscowość Lagos, w której mój tata mieszka. I tam zobaczyć, jak to wszystko wygląda, zobaczyć, jak wygląda życie, ale też warto też, że jak ja to mówię, troszeczkę zagłębić się, pojechać w głąb kraju i troszeczkę starać się odkryć miejsca, które są dotąd nieznane, ale to mówię, zapraszam wszystkich, żeby też troszeczkę sobie poczytali o tym, jeżeli oczywiście będą chcieli, i w jakimś tam okresie czasu, jeżeli oczywiście będzie można, ta sytuacja, która jest obecnie, się skończy, wybrali się do Nigerii.
A z czym Łódź tobie się do tej pory kojarzyła, zanim tu przyjechałeś teraz? Łódź, szczerze powiem, że Łódź jest dla mnie miastem, z którym mam możliwość i bywałem wielokrotnie wcześniej. I zawsze miałem dobre skojarzenia z tym miastem. Zawsze to miasto mi się podobało, jeżeli chodzi o taki klimat. Słynna ulica Piotrkowska, tutaj w Łodzi na pewno manufaktura. To są takie miejsca, które i w ogóle jako całe miasto naprawdę mi się podoba. Wiadomo, że to jest inne miasto niż Warszawa, ale Łódź jest też takim miastem, które naprawdę mi się podoba i wierzę w to głęboko, że będzie mi się tutaj bardzo dobrze mieszkać. Przeprowadzając się do Łodzi pierwszy raz w życiu, będziesz musiał się usamodzielnić, czy już wcześniej wyfrunąłeś? Nie, to nie jest tak, że moja przeprowadzka do Łodzi, to jest moja pierwsza przeprowadzka i chłopczyk z Warszawy przyjeżdża do Łodzi i jakby jest rzucony na głęboką wodę, bo jest bez mamusi, bez tatusia. Nie. Ja już z domu się wcześniej się wyprowadziłem, mieszkałem sam, więc nie ma takich obaw, jeżeli takie obawy gdzieś tam może są, że ja sobie nie poradzę, bo będę musiał mieszkać sam czy sam funkcjonować. Jestem dorosłym facetem i na pewno nie będzie takich problemów, że będę potrzebował mamusi obok. Tutaj gwarantuję, że takich aspektów nie będzie. Studiujesz politologię. Niebawem zbliża się termin napisania, oddania, obronienia pracy magisterskiej. To zdradź nam, jaki jest tytuł tej pracy. Jeżeli chodzi o politologię, powiedzmy na studiach interesowałem się najbardziej kwestiami związanymi z kampaniami różnego rodzaju. Pracę licencjacką pisałem na temat kampanii parlamentarnej jednej z partii i teraz też opisuję ten proces kampanii parlamentarnej troszeczkę szerzej, dokładnie dwóch największych partii w Polsce i pod tym względem piszę moją pracę magisterską, czyli kampania parlamentarna partii Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, tudzież Koalicja Obywatelska w 2019 roku. Czekasz z niecierpliwością, albo zapytam inaczej, nie możesz się już doczekać tego pierwszego meczu ligowego, pierwszego meczu o stawkę? Tak, nie mogę się doczekać pierwszego meczu o stawkę, ale też powiem, że nie mogę się doczekać każdego następnego dnia, nie mogę się doczekać każdego następnego treningu, każdego następnego przyjechania do klubu, rozmowy ze sztabem trenerskim, nie mogę się doczekać, generalnie powiem, pracy. Oczywiście mecze to jest adrenalina, to jest to, na co my wszyscy pracujemy, żeby w sobotę czy w niedzielę, w piątek, w zależności od tego, kiedy mecz jest, żeby ten mecz rozegrać, żeby ten mecz dobrze zagrać i żeby ten mecz wygrać i żeby mieć z tego satysfakcję. Ale wszystko, co się dzieje poza tym, wszystko, co ma za zadanie doprowadzić do tego momentu, jest dla mnie bardzo, bardzo fascynujące, szczególnie, że ja nie ukrywam tego, że wiele sytuacji, które się teraz dzieją, są dla mnie sytuacjami nowymi. Ja też się tego uczę. Ja też to wszystko poznaję. Więc to wszystko, co się dzieje dookoła meczu, który będzie, mam nadzieję, pod koniec maja, jest też dla mnie bardzo istotne i bardzo fascynujące. Gościem ŁKS TV był Roland Tomas, asystent trenera Łódzkiego Klubu Sportowego. Roland, dziękujemy za długą, obszerną i mamy nadzieję interesującą rozmowę. Zachęcamy, oglądajcie ŁKS TV i subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście.